proponowany porządek obrad jako punkt 4 projekt Komisji Edukacji w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remontowych w placówkach oświatowych w 2012 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 5 projekt Komisji Edukacji w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remontowych w placówkach oświatowych w 2012 roku. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 6 projekt Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie określenia zadań do realizacji w 2013 roku w ramach zadania powierzonego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 7 projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy Alei Pokoju 13. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 8 projekt zarządu w sprawie zmian planu finansowo-rzeczowego wydatku dla Wysielnicy II Brzeguszki na 2012 rok. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 9 projekt zarządu w sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie bezpiecznego Krakowa na 2013 rok. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt 10. Projekt zarządu w sprawie korekty uchwały nr 22 łamane przez 233 łamane przez 2013 dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe na 2013 rok. Kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Jako punkt 11 Państwo. Nie no właśnie. Punkt 11 projekt Komisji Ochrony Środowiska w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich na 2012 rok. Kto z Państwa jest za? I jako punkt 12 projekt grupy radnych, tak Michał? Projekt grupy radnych w sprawie zmiany w składzie Komisji Informacji i Komunikacji Społecznej. Tak, to będzie jako punkt 12. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 13 oświadczenia i komunikaty. Głosujemy teraz nad całym projektem porządku obrad. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu 2. Przyjęcie protokołu z 23 sesji Rady Dzielnicy II Brzeguszki do Rady Dzielnicy i do Zarządu